Jedyna droga dojazdowa do zakładu unieszkodliwiania odpadów w siedliskach pozostanie drożna, przynajmniej na razie. Taki jest efekt spotkania, do którego doszło w siedliskach po nieudanych pertraktacjach w ubiegłym tygodniu. Tym razem to mieszkańcy zaprosili zainteresowane strony do siebie. Chcieli na własnym terenie wynegocjować bezpłatny wywóz odpadów do pobliskiego zakładu z powodu jego lokalizacji w ich miejscowości. Zdaniem mieszkańców darmowy wywóz śmieci do końca 2012 roku obiecał im prezydent Ełku w zamian za odstąpienie od protestów przeciwko budowie zakładu. O tym dokumencie mówimy trochę jak o Yeti. Wszyscy o nim słyszeli, nikt tego dokumentu tak naprawdę nie widział. Trudno się dzisiaj powoływać na takie rzeczy i też nie jest znane nam takie zapewnienie w ratuszu, że ktoś obiecał, że do końca 2012 roku. Tymczasem od początku stycznia za wywóz śmieci powinni płacić, a tego nie chcą. Każdy rozumie, że trzeba płacić, ale czemu się dyska mają? Mają, bo nie ma innej możliwości. Ustawa, która weszła w życie 1 stycznia, ustanawia szefa danej gminy właścicielem śmieci na swoim terenie, a na mieszkańców nakłada tak zwany podatek śmieciowy, który mają płacić do budżetu gminy. Nie ma zatem sposobu, by mieszkańców siedlisk od tej opłaty zwolnić. Edward Palczewski zaproponował jedynie, że śmieci z tej miejscowości mogą być za darmo wywożone jeszcze przez kilka tygodni. Uważam, że do końca lutego odpady powinny być wywożone z siedlisk jeszcze na tych samych zasadach co dotychczas, aby dać mieszkańcom możliwość zawarcia stosownych umów na wywóz odpadów już przy odpłatności ponoszącej przez mieszkańców. Ci nie chcą się na to zgodzić. Bezpłatny wywóz śmieci ma być bowiem rekompensatą za życie z górą śmieci za oknem. A i w sąsiedztwie nowoczesnego zakładu też widzą wady. To będą różne zapachy. Kompostownia też różami nie pachnie. Czyli my jako mieszkańcy, nawet gdyby to kosztowało złoty 50 zł, dla samej zasady nie powinniśmy płacić za śmieci. Spółka Ekomazury już w tym roku wpłaci do budżetu gminy ponad 1 000 000 zł podatku. Padła zatem propozycja, żeby wójt z tego tytułu wsparł bezpłatny transport śmieci z siedlisk. Ja nikomu nie wspominam, kto jakie łatki bierze, bo kto prowadzi działalność, to płaci podatki. I to łaski nie ma, jeżeli podatki ma płacić. Natomiast nikt nie będzie mówił, na co ma podatki gmina EPA przeznaczać. Nikt z zewnątrz. Dzięki sąsiedztwu z wysypiskiem siedliska zyskały odnowioną świetlicę, plażą i nowe chodniki. Inwestycje w 70% sfinansowało miasto jako rekompensatę za uciążliwości związane z górą śmieci. Więcej już pomóc nie może, ale deklaruje wsparcie. Warto pomyśleć w tej chwili w tych dwóch zgromadzeniach, mam na myśli spółkę i związek międzygminny, i znaleźć jakąś taką ścieżkę, znaleźć jakąś taką procedurę, aby w jakiś sposób rekompensować mieszkańcom siedlisk to, że mieszkają w pobliżu tego zakładu. Wywołany do tablicy związek międzygminny też ma związane ręce i pomóc nie może. Twierdzi, że ze swojej części porozumienia, jaką było zatrudnienie w nowym zakładzie mieszkańców siedlisk, się wywiązał. A mieszkańców odsyła do wójta gminy Ełk, bo opłaty śmieciowe będą stanowić część dochodów gminy. A zatem gmina będzie właściwa do umorzenia takiego podatku, rozłożenia na raty albo nie. Dlatego też związek międzygminny jest instytucją, która nie będzie miała z problemem poboru opłat za wywóz odpadów nic wspólnego. A zatem tego typu wniosek powinien być adresowany do wójta gminy Ełk. Ta spychologia nie przypadła do gustu mieszkańcom siedlisk, a darmowego wywozu odpadów chcą nie tylko do końca 2012 roku, ale do końca funkcjonowania zakładu. Jako forma zadośćuczynienia za tą lokalizację tego zakładu w tej miejscowości, tak jak nam obiecano od początku, a to, że przepis wszedł taki, że przechodzi to na samorządy, ale uważamy, że w jakiejś innej formie też możemy uzyskiwać rekompensaty. Spodziewam się tego, że tak będzie. Mamy nadzieję, że jednak da to jakieś rezultaty. Tak mamy nadzieję. Decyzja, czy wyjdą na drogę, czy nie, zapadnie w ciągu kilku dni.